W tym filmie zobaczycie test nietypowej, bo samobieżnej grawerki z laserem diodowym o mocy 10 W Serfor. Wymiary pola grawerowania: szerokość 400 mm, a długość teoretycznie nieskończoność. Zapraszam na materiał. Zawartość opakowania. Urządzenie jest kompletne, nie trzeba nic składać. Wystarczy tylko wyjąć zabezpieczenia i od razu jest gotowe do użycia. Dołączone jest też pudełko z akcesoriami. Ten czerwony przedmiot, przypominający myszkę komputerową, to laser krzyżowy, pomocny przy wyznaczaniu trasy grawerki z pracą przy długich przedmiotach. Zdejmujemy zabezpieczenia głowicy. Wyłącznik krańcowy, a poniżej czujnik wykrywania płomienia. Głowica posiada automatyczną regulację wysokości, a także odprowadzenie spalin. Rolki, na których porusza się maszyna, są gumowe, co przy jej ciężarze wynoszącym 6,5 kg nie powinno powodować ślizgania się rolek. Z boku znajduje się gniazdo na kartę pamięci, a także gniazdo USB do podłączenia komputera. Z tyłu znajduje się gniazdo na kartę pamięci typu pendrive oraz gniazdo do podłączenia zasilania. Wyłącznik obok gniazda USB służy do wyłączenia posuwu. Ekran sterowniczy jest duży i kolorowy. Tu będziemy sterować grawerką, jeżeli będziemy używać karty pamięci włożonej bezpośrednio do maszyny, bez podłączenia do komputera. Grawerka wysyła własny sygnał Wi-Fi, dzięki czemu będziemy mogli sterować nią za pomocą smartfona. Aplikację LaserPoint należy zainstalować w smartfonie i nie trzeba się nigdzie rejestrować. Wystarczy, że połączymy się z siecią Wi-Fi grawerki. Wybierając wcześniej przygotowany plik w formacie NC, bezpośrednio z ekranu zainicjujemy grawerowanie. Producent oferuje program do obsługi Serfor.
można korzystać z płatnego programu Lightburn. Tu pokazuję proces dodawania. Można także korzystać z programu bezpłatnego Laser GRBL. Teraz pokazuję przygotowanie fotografii do grawerowania w tym programie. A tu ta sama fotografia, ale z innymi parametrami, przygotowana w programie Lightburn. A to wynik tych obu ustawień. Można by jeszcze nad nimi popracować. To były grawerowania tak jak na zwykłej grawerce, a teraz zobaczymy, jak sprawuje się przy długich przedmiotach. Laser, o którym mówiłem na początku, służy do skoordynowania pracy maszyny z przedmiotem obrabianym, czyli do wyznaczenia trasy. A to jest poziom dźwięku, jaki generuje urządzenie. Po uruchomieniu grawerka podąża po linii prostej, wykonując zadanie. Tu za jednym razem została wykonana praca o długości 120 cm. Teraz przeprowadzę jeszcze parę testów grawerowania oraz cięcia. Optymalne parametry grawerowania to 3000 mm na minutę, przy 20 do maksymalnie 40% mocy. Tu zauważyłem jedną niedogodność tej maszyny. Przy dużych prędkościach przy grawerowaniu liniowym obraz jest zniekształcony. Sprawdzę to jeszcze raz, grawerując tekst próbny z prędkością 3000 oraz 1000. Ten fragment filmu jest bez żadnych przyspieszeń. Tak to wygląda w rzeczywistości. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w tych grawerowaniach i cięciach nie widać w ogóle dymu. Cały dym pochłaniany jest przez specjalny filtr. Jest to zarazem wspomaganie powietrzem, przez co na przedmiotach nie widać zakopceń. Przy grawerowaniu czy cięciu wektorowym, liniowym, jednak prędkość 3000 mm na minutę jest za duża, występują spore zniekształcenia. Na pewno na to ma też wpływ powierzchnia, po której poruszają się gumowe rolki. A tak wygląda cięcie w sklejce o grubości 3 mm.
Tu wyniki mogą być różne dla tej samej grubości sklejki, ale wykonanych z różnych gatunków drewna. Grawerowanie tego motyla jest na stali nierdzewnej i poszczególne jego skrzydła grawerowane są z różną prędkością i z różną mocą. Przy odpowiednim doborze tych wartości można pokusić się o grawerowanie na stali nierdzewnej w kolorach. Ten ornament wytniemy na sklejce o grubości 3 mm z prędkością 200 mm na minutę i 100% mocy. Cięcie wyszło w miarę dobrze. W pomieszczeniu, w którym pracowałem, można było wyczuć lekki zapach spalenizny, ale nie było dymu, a to za sprawą tego filtra. Układ ten pełni też rolę wspomagania powietrzem. Podsumowując, grawerka Surfor to dość ciekawe, innowacyjne rozwiązanie. 10-watowa moc lasera pozwala na swobodne grawerowanie i cięcie, a ogromna powierzchnia grawerowania może być dla niektórych atutem. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!